Cześć, tu Marta. Dzień dobry. Dzisiaj znów biorę się za gotowanie, a w sumie za pieczenie. Chciałam się z Wami podzielić przepisem na nasz ukochany jesienny deser. Będzie kruszonka, będą jabłka, będą śliwki, będzie po prostu przepysznie. Ten deser robimy najczęściej, kiedy mamy małego głoda. Mam nadzieję, że zostaniecie z nami. Bardzo często, kiedy sobie tak wieczorem z Michałem rozmawiamy, że coś byśmy zjedli słodkiego, to najczęściej nasza decyzja pada właśnie na ten deser. To, co w nim lubię, to to, że on jest bardzo prosty, bardzo często robię go już na oko. Dzisiaj odmierzyłam wszystko, wsypałam do miseczek, ale to jest tylko i wyłącznie dla dobra tego wideo, żeby Wam pokazać, z czego to wszystko się składa. Ale normalnie robię tak, że odpalam mój blender, wsypuję na oko składniki, blenduję, patrzę, czy jest dobra konsystencja, tnę wszystko na tym, wrzucam do jednej miseczki, posypuję kruszonką i wstawiam do piekarnika. Głównie o to mi chodzi, żeby to był deser szybki, ale jednocześnie przepyszny. Kto nie kocha kruszonki? Jeżeli ktoś nie kocha kruszonki, to nie chcecie oglądać tego przepisu, ale jeżeli znacie kogoś, kto kruszonki nie kocha, napiszcie pod spodem dlaczego. Dlaczego? No dobra, co będzie nam potrzebne do przepisu? Do przygotowania tego genialnego, prostego zdania używam najczęściej jabłek albo jabłek ze śliwkami. Można zrobić tylko z samych śliwek. Co Wam najbardziej smakuje? My ostatnio zajadamy się wersją jabłkowo-śliwkową i taką też dzisiaj zrobię. Mamy śliwki, możecie użyć węgierek, jakichkolwiek śliwek, które są ciemne, bo one dadzą taki piękny, różowo-burgundowy kolor tej naszej kruszonce, a potem będziemy używać jabłek. Jeżeli chodzi o jabłka, najlepsze jabłka na kruszonkę dla mnie to albo Antonówka albo Szara Reneta. Wczesnym latem lubię jeszcze robić ją z papierówek, ale gdybym miała wybrać takich moich dwóch ulubieńców, to Antonówka i Szara Reneta są najfajniejszymi jabłkami. Jeżeli nie możecie ich dostać, możecie poszukać jabłek podobnych. Granny Smith na przykład będzie dobra. Boykos chyba takie jest też, z Golden Delicious też można spróbować. Każda z tych odmian będzie się troszeczkę różniła pod kątem smaku i tego, jak te jabłka będą się rozpadały. Ja lubię, kiedy kruszonka jest lekko kwaskowata, dlatego Antonówka i Szara Reneta. Lub jak ostatnio byłam w warzywniaku i kupowałam przed Pani tak, żona mi zrobiła tutaj całą listę zakupów. Mam kupić jabłka Szara Reneta. Bardzo mi się to spodobało i też zaczęłam o nich w ten sposób mówić. Dobra, bierzemy się za nasze jabłka. Za sekundę będę je obierać, będę je ciąć w małą kostkę, ale co będziemy potrzebować do kruszonki? Ja robię w ten sposób, że w mojej kruszonce łączę płatki owsiane i dla mnie ta kruszonka jest najsmaczniejszą kruszonką właśnie. 100 g płatków owsianych, 100 g mąki, to jest mąka tortowa, czyli 450. Do tego mamy cukier. Ja tutaj sobie wsypałam tego cukru 100 g, ale podzielę sobie ten cukier. Połowa pójdzie do mojej mikstury z jabłkami, do czego użyję jeszcze cynamonu i ekstraktu z wanilii, a połowa pójdzie do kruszonki. Ale tutaj możecie sobie wybrać, jaka ilość cukru dla Was jest ok. Dla tych z Was, którzy cukru nie stosują i używacie jakichś zamienników, też można ich użyć. Tutaj dowolność. Ja używam dzisiaj drobnego białego cukru, ale świetnym dodatkiem jest też cukier brązowy czy cukier demerara. Dla tak osób, które kochają troszeczkę jeszcze inne smaki, i można spróbować z cukrem muscovado. I ostatni nasz składnik to masło. Tutaj mamy 100 g masła i masło będziemy, możecie to zrobić ręcznie, czyli wszystkie składniki wsypujemy do miski i trąc po prostu rozcieramy wszystko i łączymy, żeby zrobiły nam się takie grudki, ale ja nie chcę sobie rąk dzisiaj brudzić tym wszystkim, po prostu wsypię wszystkie składniki do mojego malaksera, tam po prostu je wymieszam tak, żeby mieć taką konsystencję mokrego piasku. Jeżeli masa jest zbyt mokra, to wtedy po prostu dodaję trochę więcej płatków albo mąki. Jeżeli jest zbyt sucha, to dodaję troszeczkę więcej masła. Zawsze te składniki mogą być trochę bardziej suche albo masło będzie jakoś tam nieco bardziej nam z nimi wchodziło w reakcję. Także warto też, po prostu chodzi nam o to, żeby ładnie kleiły nam się takie drobne grudki.
Jabłka obieram cienko. Słuchajcie, jeżeli macie jabłka ekologiczne, to wrzucę Wam też przepis na ocet ze skórek z jabłek. Przepyszny jest ten ocet. Jabłek obieram około 5 sztuk. Mam tutaj miks właśnie antonówki i szarej rynety, a potem będę ciąć je w drobną kostkę. Połowa jabłek jest już pokrojona, teraz chcę do nich dodać też śliwki. Mam kilka sztuk, ale chcę właśnie już je wykorzystać, bo są na ostatnich nogach. Oczywiście śliwki są umyte, pozbawię je pestki i będę ciąć na mniejsze kawałki, takiej wielkości jak mniej więcej kawałki jabłek, żeby razem nam się dobrze owoce połączyły. Śliwki dodadzą pięknego koloru. Ilość śliwek, jaką będziecie chcieli dać, jest oczywiście dowolna. Ja bardzo często, jak mam jakiś nadmiar, to po prostu wykorzystuję i łączę je. Jest piękny tego kolor, ale zupełnie oczywiście inaczej wygląda niż kruszonka z jabłkami. Będzie dużo bardziej taka różowo-burgundowa. Słuchajcie, wszystkie owoce posiekałam, wszystkie są pięknie wymieszane. Staram się normalnie robić to w ogóle w jednym pojemniku, żeby jak najmniej rzeczy wybrudzić. Tutaj będę dodawać cynamon. Po prostu posypuję po wierzchu. On pięknie nam potem razem z sokiem spłynie do innych. Możecie to też oczywiście wymieszać razem, ale ja ze względu kiedyś na swoje lenistwo zrobiłam w ten sposób, bo się śpieszyłam i okazało się, że całość smakowała dokładnie tak, jakbym wszystko wymieszała. Więc tym razem już się nie męczę. I potem będę dodawać mniej więcej połowę cukru. Też staram się posypać w miarę każdej części, ale też nawet nie będę tego wszystkiego mieszać. O, tyle będzie wystarczające. A resztę składników, dokładnie te cztery, które mi zostały, będę za chwileczkę blendować w moim malakserze. Zapomniałam jeszcze o ekstrakcie z wanilii i ja tutaj idę, powiem Wam, porządnie. Dodaję łyżkę, ale możecie zacząć od łyżeczki i zobaczyć, czy Wam w ten sposób ekstrakt z wanilii smakuje. Ja sobie wszystko robię na oko, ale powiedziałabym, że będzie to koło łyżki. To całość już, słuchajcie, będzie czekać na blaszce. Na tym etapie możecie sobie spokojnie włączyć piekarnik, 180 stopni, ogrzewanie góra, dół. Nie włączamy termoobiegu, bo gdzieś przeczytałam, że jak włączymy termoobieg, to może nam się za bardzo obsuszać nasza kruszonka. Chcemy, żeby ona była taka chrupiąca, ale nie za sucha. Trzymam się tego. Także bez termoobiegu, 180 stopni. Idealnie wtedy upiecze nam się i upieką nam się nasze owoce i jednocześnie właśnie ta chrupiąca kruszonka. Wrzucamy wszystko, wrzucam właśnie do mojego malaksera, czyli płatki owsiane górskie, bo w sumie chyba tego nie powiedziałam, mąka tortowa 450, takie same ilości, 100 gramów, 100 gramów, cukier około 70 gramów, jeżeli wolicie mniej, to mniej, jeżeli wolicie coś innego do słodzenia, to jak najbardziej i dodajemy 100 gramów masła niesolonego. Dobra, parę razy po prostu puls, 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 tak żeby on parę razy bziutnął i będziemy mieć dokładnie taką konsystencję mokrego piasku. I o to nam chodzi, żeby nam się tak ładnie potem to kleiło, ale nie było jakąś taką maziajką. I właśnie o taką konsystencję nam chodzi. Mokry piasek, ale jak złapiemy, to nam się to klei, a jeżeli puścimy, to troszeczkę nam się rozpada. Idealna konsystencja, także to są dokładnie te proporcje, które Wam podałam. Tak jak mam tutaj to przygotowane, będę sobie teraz posypywać moją kruszonką. My lubimy dużo, może lubicie mało, chociaż nie chcę mi się wierzyć, ale lubimy, żeby tej kruszonki było porządnie, żeby góra była taka przypieczona na złoto, a ideo, jak jeszcze mamy kulkę idealnych lodów waniliowych, my akurat lubimy bardzo lody Häagen-Dazs, to są chyba nasze ulubione waniliowe, napiszcie mi, czy też macie jakieś swoje ulubione, tamte to są, albo jak sama zrobię dokładnie z takim, wiecie, ekstraktem z wanilii na takich dobrych żółtkach od szczęśliwych kurek, no to w ogóle są najlepsze, ale nieczęsto robię sama lody. Najczęściej jak już mamy ochotę, to po prostu kupujemy. Ale czasami jak mi się chce, to wtedy wyciągam, tam mam jakąś taką cały patenty do kiciusia, żeby właśnie sobie lody wykonać. Może w najbliższym czasie uda mi się zrobić jakieś.
Słuchajcie, ja od razu mam tutaj gotową blaszkę. Blaszka wskakuje do piekarnika. Jeszcze raz 180 stopni, grzanie, kuraj, dół. I pieczemy od 30 do 40 minut, w zależności od piekarnika. Zerknijcie w momencie, kiedy będziecie widzieć takie bąbelki soku i złotą kruszonkę i w całym domu będzie pachniało taką cudowną jesienią. To jest ten moment, kiedy należy ją wyciągać. Ale 30-40 minut. Gotowe, słuchajcie, ale zeszło się troszeczkę dłużej. Prawie 50 minut czekałam, żeby piękny nam złapało kolorek, ale Michał miał takie dokładnie, tak jak powiedziałaś. Pachnie po prostu w całym domu jesienią. My uwielbiamy takie desery, one są chyba najprostsze i często właśnie jak mamy, słuchajcie, taki moment, że coś byśmy zjedli, to zawsze to jest kruszonka, bo ona jest super szybka do przygotowania. Największy jej minus to nakładanie. Ja zawsze szukam idealnego narzędzia do tego, żeby przełożyć tak, żeby to fajnie wyglądało. Fajnie jest zrobić to w mini takich ramekinach, tak żeby każdy miał swoją porcję już upieczoną i to wtedy chyba najlepiej wygląda, że to też jest pomysł na podanie. Też troszeczkę krócej one będą się przygotowywały, bo są mniejsze po prostu naczynia. Wyciągnęłam już chwilę temu nasze lody, już tutaj z nimi szaleliśmy jakiś czas temu. Plusem tego jest to, już jest późno, ja potrzebuję mojego cukru. Plusem tego dania jest to, że podajemy je gorące. Ja sobie zawsze szykuję miseczki i potem walczę z tym nakładaniem. Dzisiaj wzięłam taki durszlak, zobaczymy, czy to dobrze zadziała. Staram się tak złapać, żeby kruszonka była na wierzchu, ale czasami też tak układam po kawałku, żeby to dobrze wyglądało. Zawsze sobie po prostu staram się tak troszeczkę to rozciąć. Słuchajcie, szkoda, że nie możecie poczuć tego zapachu, jak to pięknie pachnie. Więc robię tak, słuchajcie, podnoszę sobie na jakiejś łyżce i jak układam, to staram się zrobić tak, żeby o właśnie w ten sposób to wyłożyć. Potem biorę kolejną łyżkę i zawsze staram się tak dokładać, żeby ta kruszonka była właśnie na wierzchu. No i co się będziemy oszukiwać? Można powiedzieć, że ta porcja jest wystarczająca, ale prawda jest taka, Misiu, prawda, że zawsze pakujemy sobie pełną miseczkę, do tego kulka lodów. Już mi ślina cieknie, słuchajcie. I na taką gorącą miseczkę właśnie kulka lodów. I ona się tak roztapia i tworzy ten dodatkowy waniliowy sosik. Oczywiście można bez tego, ale dzisiaj idziemy w pełni dekadencko. Na to dajemy taką porządną kulkę. Ja to oczywiście zrobię po prostu łyżką. Nakładamy taką gałeczkę waniliowych lodów i pod wpływem właśnie tego naszego gorącego dołu wszystko będzie się roztapiało. Jesteś gotów, żeby konsumować? Słuchajcie, jestem bardzo ciekawa, jak Wam to danie zasmakuje. Ja uważam, że super jest właśnie to, że dodajemy płatków owsianych. One w jakiś sposób wprowadzają taki bardzo... Ten smak jest, powiedziałabym, że orzechowy. Jeżeli lubicie smak też orzechowy, oczywiście można tutaj też byłoby dodać pekany, można by było dodać na przykład płatki migdałowe. Jestem ciekawa, jak Wy wykonujecie swoje kruszonki. Jeżeli macie inne przepisy, oczywiście podzielcie się z innymi. Fajnie zawsze też wymieniać się przepisami. Przepis super prosty, ja mam nadzieję, że spróbujecie. I jeżeli spróbujecie, to oczywiście dajcie znać w komentarzach albo tagujcie mnie na Instagramie z zdjęciami czy filmami ze swoimi daniami. Oczywiście, jeżeli wideo Wam się podobało, zostawcie kciuki w górę, nie zapomnijcie o zasubskrybowaniu kanału, wciśnięciu dzwonka, żeby dostawać powiadomienia o nowych wideo, a my widzimy się już w kolejnych, w środę i w niedzielę, a na angielskim kanale w soboty. Myślę, że będzie coraz więcej gotowania. Teraz jestem gotowa, już było coś słodkiego, były krewetki, a teraz chciałabym zrobić jakieś takie pyszne, pieczone dania z warzywami, przepysznymi sosami. To na pewno w kolejnym odcinku. Do zobaczenia.